Dzień dobry. Dzisiaj kolejne pytanie. Dzisiaj pytanie z serii Pan Jezus, Jego cierpienia i śmierć. I dzisiejsze pytanie brzmi, czy Jezus umarł jako męczennik? I oczywiście odpowiedź na pytanie, czy Jezus umarł jako męczennik, jest odpowiedzią pozytywną. Tak, Pan Jezus Chrystus umarł jako męczennik. Ale Jego śmierć znaczy wiele więcej niż jedynie to określenie. Dlatego, że słowo męczennik oznacza świadek. I jest to określenie zazwyczaj używane w odniesieniu do wiernego świadka, który umiera dla sprawy swego świadectwa. To prawda, to wszystko ma miejsce, jeśli chodzi o Chrystusa, o śmierć Pana Jezusa Chrystusa. On był wiernym i prawdziwym świadkiem. Świadczy o tym Objawienie 3:14. Objawienie, trzeci rozdział, 14 werset. I do aniołu zboru laodycejskiego napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, architekt stworzenia Bożego. Czyli Objawienie, trzeci rozdział, 14 werset. Był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa, bo oczywiście jako Bóg przed wcieleniem nie umiał posłuszeństwa, bo Bóg nie umie być posłuszny. Natomiast na ziemi Pan Jezus nauczył się posłuszeństwa. I Filipian, drugi rozdział, mówi, że nauczył się posłuszeństwa, czyli to jest dowód kolejny, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Bo gdyby nie był Bogiem, to nie musiałby się uczyć posłuszeństwa, bo by posłuszeństwo umiał. Filipian, drugi rozdział, 8 werset. Sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czyli widzimy, że Filipian, drugi rozdział, 8 werset mówi, że jest to dowód na to, że Jezus jest świadkiem posłusznym aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. I mam nadzieję, że to jest jasne, że nie tylko jako męczennik umarł Pan Jezus, ale to jest ważne, żeby rozumieć, że śmierć Chrystusa Jezusa Pana ma także podstawowe, fundamentalne znaczenie dla innych i była czymś więcej niż jedynie męczeńską śmiercią, choć oczywiście na tak postawione pytanie, czy Jezus Chrystus umarł jako męczennik, odpowiedź jest pozytywna. Tak, ale Jego śmierć znaczy więcej niż jedynie męczeńskość. Także jest to doskonała ofiara za grzechy wszystkich ludzi.